Obiecał, że w czwartek wrócimy do sprawy, że pójdą na lody, że nie ma obawy. Lecz w czwartek samochód się popsuł. O, bieda, bo bez samochodu to żyć się już nie da. Więc warsztat, mechanik, ważne zakupy, garnitur do pralni, do szewca po buty. A tu właśnie wysiada nowiutki Mercedes. Jak to ogarnąć? Tak wszystko perpedes? Czekała córeczka cierpliwie na tatę. Już wie, że na basen wybiorą się latem. Kupiła długopis i skreśla tygodnie. 4, 3, 2, 1 dzień został! Cudownie! Na basen! Wakacje za progiem! A niech to przewrócił się i złamał nogę. Biedak tak cierpiał. Tatusiu, powoli. Tatusiu, czy bardzo cię ta noga boli? No cóż, może basen odrobimy jesienią. Minęły wakacje, las kusi czerwienią. Wyjdziemy na spacer dziś albo w niedzielę. Oj, mała, ty jesteś uparta jak ciele. No dobrze, w niedzielę. A w niedzielę leje jak z cebra. Wiatr zgina do ziemi gałęzie. Wiadomo, z wyprawy już nic nie będzie. Pogramy w warcaby? Nie. To może w szachy? Nie lubisz. Pojedziemy do cioci Agaty. Nie, nie. Dobrze, dobrze. Pobawię się sama. Czy przyjedziesz, kochana? Czy przyjedziesz odwiedzić tatusia na święta? Bo pewnie ładnie mi urosły wnuczęta. Nie mogę, rozumiesz? Mąż dzieci, odwiedzę cię kiedyś. Czas tak szybko leci. To samo mówiłaś 3 miesiące temu. Tak, bo widzisz, tato, u nas wszystko po staremu, więc o czym tu gadać? Chciałbym was odwiedzić, chwilkę porozmawiać. Chciałbyś? To wpadnij kiedyś, tylko nie w sobotę, bo ja mam spotkanie, a mąż ma robotę. W przyszły piątek. Nie, w następną środę. Czekaj, mam tu kalendarz. Nie, w środę nie mogę. Potem wyjeżdżamy do męża rodziny. Tato, zadzwoń kiedyś, to się umówimy. Dziękuję.